Books, books, all the books I'll need, all the books, all the books I'll ever want. Because you know, I'm all about those books, about those books. Start reading, I'm all about those books, about those books. Start reading. Books are fun, books are great. Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book. And the best thing, the very best thing of all.

Ja się nazywam Rafał. Dzisiaj w studiu jest ze mną y, Żarłok, well, Skura. Witam cię, Żarłoku, ponownie. Witam wszystkich głodno i serdecznie i skórzaście, czyli Łukasz Skóra przed państwem. Dzisiaj troszkę o książkach i o jedzeniu, no niczym mole książkowe. Witam serdecznie. Dzisiaj odpaliłeś po raz pierwszy swoją taką y, reklamę promocyjną, wideo na, na Facebooku. Oczywiście reklamę dotyczącą Twojej aktywności jako Żarłok TV, gdzie przedstawiasz różne, różnego rodzaju potrawy, różnego rodzaju jadłodalnie, różnego rodzaju restauracje i fast foody. Testujesz to wszystko na swojej własnej skórze, na swoim własnym żołądku, w zasadzie. Od pewnego czasu próbujesz jakoś przekuć tę działalność w jakiś taki bardziej no, żeby ci chociaż refinansowało cokolwiek te, te twoje materiały, ten twój sprzęt, który musisz nabyć, żeby, żeby po prostu kręcić te kolejne filmy ruszyłeś na Patronite, no i dzisiaj wystartował twój film. Tak, no zdecydowałem się jest to powiem ci o tyle podjęte jakby no, z jednej strony ryzykiem, ale też zobowiązaniem, bo jednak robienie czegoś takiego w dzisiejszych warunkach, gdzie wszystko jest dostępne jakby za darmo, a mówię jakby, bo no, twórcy muszą poświęcać czas, i, i żeby coś takiego robić, a także wiele innych rzeczy i innych twórców, ciekawych rzeczy, które robią, to jednak poświęcają czas. I wiąże się to przede wszystkim z tym, że tym, którzy zapłacą, no to muszę przygotować coś więcej, tak? Czyli dla patronów muszą być jakieś bonusy, i to jest, powiem Wam, no dosyć takie napięcie pewne, bo jednak trzeba zrobić jeszcze coś więcej niż się robiło dotychczas, żeby zadowolić tych, którzy coś wsparli. I to jest tym bardziej w jakiś sposób frustrujące, jeżeli nie ma nagłego, powiedzmy, bumu. Tak? Nie ma nagłego sukcesu, więc ja tutaj jestem nastawiony po prostu na tak zwaną orkę na najbliższe miesiące, żeby robić więcej. No i dopiero ocenię, jak to będzie wyglądać po jakimś czasie, powiedzmy. No, kilka miesięcy trzeba temu poświęcić. Mhm. A powiedz mi, jakie, jakie masz, jakie przewidujesz specjalne nagrody dla Twoich? Patronów, jakie specjalne materiały też dla Twoich patronów, dla tych osób, które no, zechcą Cię wesprzeć w tym dziele, prawda, w tej Twojej, no powiedziałbym, wędrówce po, po różnego rodzaju restauracjach. Punktach gastronomicznych, które no, z niektórych z nich naprawdę bardzo egzotyczne, niektóre bardzo wykręcone są. To jest na pewno coś, co wychodzi daleko poza zakres tego, co można znaleźć w tak zwanej tej sferze fast foodów typowych. Tak, no więc przede wszystkim dostęp do dodatkowych filmów i także wreszcie uruchamiam to, co potrafię robić um, od lat, czyli Radio Żarłok. Dostęp do podcastów, mm. które będą no, dłuższe, będą bardziej merytoryczne z tego względu, że mm, przede wszystkim lepiej i łatwiej i, i obszerniej można zbadać temat, e, jeśli chodzi o dłuższy odcinek niż 10-minutowy reportażyk na YouTubie. A po drugie, że no już jestem na przykład umówiony na rozmowę z właścicielami gastronomii, którzy w Polsce obecnie też w takich warunkach próbują prowadzić swój biznes i karmić ludzi na przykład strudlem. Będzie rozmowa z małżeństwem, które prowadzi um, strudel wiedeński. Czyli starą tradycję próbuje jakoś tam wskrzeszać z mm -hmm. trudla austriackiego. No, i rozmawiałem już z nimi, jest ciężko. Jest oczywiście narzekają, że nie dostali dofinansowania. To znaczy, nie narzekają, że nie dostali finansowania, bo nawet by sobie poradzili, gdyby im nie przeszkadzano. Ale ja mam takie podejście, że Wszyscy narzekają na, w, te, w tej gastronomii, a ja po prostu będę z tymi ludźmi rozmawiał tak troszkę z boku tej całej pandemii. Czyli mimo tego, jak będę zapraszał gastronomię do podcastu, to ja nie chcę rozmawiać o ich problemach, bo oni już pokazują tym, że nadal działają i że walczą. Tym, że są. I już dla słuchacza pozostanie decyzja, co, co dalej zrobić, ale ja będę z nimi rozmawiał o tym, co oni lubią jeść. Więc koncepcja jest taka, żeby z tymi e, biznesmenami e, rozmawiać o tym, co oni lubią jeść na co dzień. Pytać ich na przykład o top trzy ich ulubionych dań. E, niekoniecznie w restauracji, ale może kiedyś zjedli coś w przeszłości takiego, co zapamiętali. I ja chcę przez ten rodzaj rozmowy. E, spróbować poznać tych ludzi bardziej. Może natrafimy na jakieś takie e, anegdoty z ich samego życia. E, więc, jakby spróbujmy poznać człowieka, który prowadzi biznes gastronomiczny. A co wyjdzie z tej rozmowy? No to ja sam jestem kulinariuszem. Kulinariusz się zrobił. Powiedz mi jeszcze jakieś nowe książki w tym zakresie przeczytałeś, jeżeli chodzi o te kulinaria, bo wiem, że ostatnio starasz się zgłębiać te, te, tę literaturę, żeby troszeczkę bardziej. No jeszcze bardziej fachowo podchodzić do tego, co robisz w, w ramach Jarłok Tak, no i właśnie w końcu jesteśmy w Readers Initiative, mm -hmm. więc zacząłem, zacząłem czytać wielką kobyłę. Wydawnictwo Albatros, Elena Kostiukowicz, kobieta pochodzenia rosyjskiego, która zamieszkała w Italii. 20 lat już tam mieszka, a książka pochodzi z roku 2007 i w zeszłym roku, w 2020, dostaliśmy jej drugie wydanie z poprawionym tłumaczeniem oraz ze wstępem i przedmową Umberto Eco. To jest fantastyczna podróż. Mhm. Wspominałeś o tej książce już u nas, ale to chyba wtedy, wtedy dopiero zaczynałeś się czy Wtedy tutaj. w ogóle jeszcze jej nie miałem. Czekałem aż ona do mnie Aha. przyjdzie. No, i, i co mogę powiedzieć? Zacząłem czytać od tego, co mnie interesuje najbardziej i frapuje czyli Neapol i kampania, i temat tej całej pizzy neapolitańskiej, która zrobiła się ostatnio popularna. Ja się zastanawiałem, czy to jest jakiś, wiesz, marketing, czy, czy jest coś na rzeczy. I w tej książce ona opisuje to. Trochę tak z perspektywy, no właśnie, e, mieszkańca, ale też z perspektywy takiej historycznej, e, czyli podaje fakty. T tutaj książka, jak na razie, jest dosyć chłodnym językiem pisana. E, wydaje mi się, o to się tak jakby sprawdza, wiesz, rosyjska natura, e, która nawiedza e, taką ciepłą e, Italię. No, i jakby trochę to czuć w tej narracji, ale mnie się to podoba, bo, bo rzeczywiście są fakty, a nie ma takiego, wiesz, mitologizowania tej pięknej krainy Włoch, że to jest kolebka współczesnej jadłonomii. To jest bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że te informacje są rzeczywiście sprawdzone. No i jeżeli ona podaje mi tam e, w aneksie, jest chyba 5 czy 6 stron, gdzie ciurkiem są wypisane rodzaje makaronu. To ja, ja wiem, bo sprawdzałem, że każdy ten rodzaj makaronu, których jest dziesiątki we Włoszech, został przez nią sprawdzony. No i, i że to nie jest jakiś wymysł, powiedzmy, albo makaron, który jest niepraktykowany. Wpisałem taki jeden makaron w Wikipedię, tak losowo wybierając, żeby sprawdzić, no i rzeczywiście otworzyła się przede mną jakaś opowieść, historia i zdjęcia same pokazujące kolejny typ klusek, których ja nigdy w życiu nie widziałem. Bardzo mnie to zaskoczyło pozytywnie, no i tym bardziej na pewno będę tę książkę chwalił. Sekrety kuchni włoskiej. A jako na prezent mogę polecić komuś, jeżeli chcecie kupić na urodziny, na imieniny, to jest dobre. Tylko, że nie ma tutaj kulinarnych przepisów. To jest jeden minus, może być dla niektórych, no ale to jest książka bardziej taka krajoznawcza i, i o kulturze. A i minus drugi, jaki może tutaj być, to że te zdjęcia, jakie ilustrują nam to wszystko, co, co czytamy. To są takie trochę kojarzące się ze stokowymi zdjęciami, czyli ja nie mam poczucia, że ta kobieta jakby, wiesz, chodziła z aparatem przez te 20 lat swoim. No chyba, że jest takim dobrym fotografem, ale, ale to, to muszę jeszcze sprawdzić. Nie ma tam no informacji gdzieś są... na, na okładce, skąd pochodzą zdjęcia, bo jeżeli wiesz, to są to, stokowe, no... to powinna taka informacja się tam pojawić. Tak, nie? No muszę to znaleźć, ale ja to uznałem, że to jest już ustalone, bo, bo te zdjęcia są po prostu zbyt dopieszczone. Wiesz, to wątpię, żeby ktoś, kto e, robi takie, chciał, chciałby takie bardziej reporterskie zdjęcia zrobić, to to, to musiałoby być bardzo duży budżet włożony e, w. Fotografa, tutaj. No, jak ty będziesz mówił o swojej książce, to jeszcze tu poszukam w międzyczasie. No, ale ja mm, tak myślę, że te zdjęcia nawet są nieatrakcyjne przez to, że one są zbyt wymuskane, zbyt dopieszczone. Wiesz, ja bym wolał, żeby kadr był bardziej krzywy, może nawet bardziej rozmazany, ale żeby ona się też odnosiła do tych zdjęć. Bo ona się w ogóle do tego nie odnosi. Na przykład w rozdziale o Neapolu, gdzie pisze o mozzarelli, o, o mleku bawolim, jak to jest. Sprodukowane, to na zdjęciu jest tak, wezów już, wulkan, pod którym to wszystko się odbywa, i rzeczywiście e, ten wulkan ma wpływ na tamtejszą glebę, e, bo to jest, kiedyś tam było chyba morze i są pozostałości z, morsk z morskich alg. I te algi po prostu oddają ten specyficzny posmak e, morza. Pomidorom, które rosną tam, więc to jest jakby historycznie udokumentowane, ale ja, ja chciałbym, żeby na przykład na zdjęciu był chociaż, wiesz, podpis. Tutaj uliczka taka i taka. Spotkałam taką, tak, tak, takiego sprzedawcę, który sprzedawał powiedzmy taką pizzę. I to by mi więcej dawało te, tego efektu dotknięcia um, Włoch, wiesz, tak jakbym przechodził się uliczkami. Tutaj tego niestety nie ma i to jest jak na razie pierwszy minus, który ja tutaj w sekretach włoskiej kuchni z Albatrosa wynajduję. No tak, to jest jedyna taka książka, którą teraz, nad którą tutaj się teraz pochyliłaś, co? Jeżeli chodzi o te kwestie kulinarne. E, tak, tak, tak. Zaczynam od tej, chociaż. Mam jeszcze, właściwie zacząłem czytać, ale to minimalistycznie, biografię Lucyny Ćwierczakiewicz, polskiej kucharki i pisarki książek kulinarnych z przełomu XVIII i XIX wieku. To się nazywa powieść, biografia... Pani Odgotowania. Pani. Tak, dobrze. Mhm. Tak, pani. Nie przepraszam. Pani od obiadów bodajże. Mhm. No i to jest już widzę bardzo ciekawe. To jest kawał historii polskiej, jak, jak widzę. No i ogólnie biografia, która może ludziom pokazać. Um, jak postrzegamy kucharzy, e, ludzi, którzy piszą książki kucharskie, a jacy są w rzeczywistości. No, nie chcę tutaj za dużo jeszcze mówić, bo na razie tylko liznąłem, ale jest bardzo ciekawie. Ja, ja w dzisiejszym odcinku chy, chyba będę bardziej mówił, wiesz, właśnie o książkach takich e, reportażach e, faktograficznych. E, masz coś takiego u siebie, czy bardziej beletrystyka u ciebie? No, u mnie, u, mnie, u mnie będzie tylko jedna książka dzisiaj, niestety. Jest to spowodowane tym, jaka to jest książka. Po prostu jest to książka, o której już troszeczkę pisałem u nas na, na stronie w takiej krótkiej recenzji, i która no, praktycznie sprawiła, że utknąłem w niej jak w takim mule przez na cały, na cały luty. Co ciekawe, na tę książkę bardzo czekałem, odkąd ona pojawiła się w zapowiedziach na stronie. SF.pl, to no, naprawdę czekałem na nią aż, aż się pojawi w e-booku, bo ona się pojawiła najpierw w, w formie papierowej, a po jakimś czasie dopiero w e-booku. I tak się złożyło, że w momencie, albo krótko po momencie, kiedy ona się pojawiła w e-booku, strona SF.pl odpaliła mm, promocję na e-booki. Wszystkie e-booki dostępne na tej stronie, a przypominam, że ta strona, na której publikowane są y, książki. Z szeroko rozumianej klasyki e, literatury fantazy i science fiction, w tym ogromny zasób literatury e, rosyjskojęzycznej, znaczy rosyjskiej, e, tłumaczonej oczywiście na język polski, czyli klasyków literatury rosyjskiego fantazy i science fiction, oczywiście amerykańskiego również i ogólnie zachodniego anglosaskiego fantazy. No jest to taka skarbnica naprawdę rzeczy, które każdy fan e, e, fantastyki powinien e, mieć na uwadze. Odpalili promocję. A w języku polskim czy angielskim? Nie, nie, to jest wszystko w języku polskim. Między innymi na tej stronie można nabyć e, rakietowe szlaki, o których e, rozmawialiśmy. E, można nabyć w okay. formie e-booków e, taką fajną serię Złoty Wiek Science Fiction. W tej chwili chyba 7 czy nawet 8 tomów tego wyszło. I tam są takie zbiorcze opowiadania naprawdę klasyków znanych i mniej znanych science fiction. Bardzo fajne zbiory takie, jeżeli ktoś tęskni na tym klasycznym science fiction, lub do tej pory nie miał okazji go poznać, to jak najbardziej polecam. Księgarnię compell To jest księgarnia, zdaje się, wydawnictwa Solaris, ale tam też znajdują się książki innych wydawnic, i książka, o której dzisiaj chciałem. Powiedzieć, to jest książka wydana przez Stalker Books. Ja dokładnie nie rozumiem, jak to, jak to jest z tym wydawnictwem, bo wydaje mi się, że to jest jakieś jeden taki konglomerat wydawniczy, który się dzieli na jakieś takie mniejsze podmioty i one wydają w tym zakresie swojej tam tego, co do czego są stworzone, wydają jakieś tam konkretne serie. No ale już mniejsza o to. Książka, na którą się ostrzyłem, y, ostrzyłem sobie zęby to jest książka Ostatni i pierwsi ludzie Olafa Stapletona, Stapeldona przepraszam. Książka mnie zaciekawiła już od samego opisu, ponieważ jest to książka, która ukazała się w 1930 roku, czyli na długo, długo przed tym, zanim pojawili się w literaturze ci klasycy fantazy, o których dzisiaj rozmawiamy, prawda, czy to Isaac Asimov, Frank Herbert, Philip K. Dick, no, wymieniać można całą masę tych, tych kultowych klasyków, a jest to tyle ciekawa książka, ponieważ Staple Don postawił sobie w swojej książce za cel Przewidzenie tej przyszłości człowieka, przyszłości rodzaju ludzkiego na kilka miliardów wieków do przodu, tak? czyli od momentu, w którym książka jest napisana, czyli rok 1930, czyli mamy tutaj też zakres historyczny, który wchodzi to jakby w naszą historię, która już jest za nami, którą my do, bardzo dobrze poznaliśmy, natomiast dla Stapledona to była przyszłość i tutaj bardzo bardzo się rozmija z tym, co, jak, jak widzi rozwój ludzkości, rozwój e, świata. E, no, zaznaczmy, że to jest jeszcze przed pierwszą wojną światową, a tuż po, po przepraszam, przed drugą wojną światową, a tuż po drugiej wojnie światowej, a tuż przed pierwszą wojną światową, a może tak bardziej e, i tutaj bardzo się rozminął z tym co, co, co jak widział przyszłość ludzkości to jest e, troszeczkę że rażą... ty ją już do końca przeczytał? Ja ją przeczytałem do końca już tak 4, 4, 450 stron 450 stron to nie jest wielkie to nie jest wielkie wyzwanie dla mnie 450 stron takie takie książki czytam dużo dużo szybciej natomiast No właśnie czyli co się tak zmęczyło tutaj e, to jest taka forma wykładu miałem wrażenie jakbym czytał taką typową książkę e, historyczną ale w formie takiego podręcznika, tak, czyli kolejno wydarzenia, zwarty tekst, prawda, żadnych generalnie dialogów, chociaż ta książka jest reklamowana jako, jako powieść, co wydaje mi się, z takim troszeczkę złą kalko, kalką językową novel, tak, bo no, Staple Don napisał novel, prawda, czyli to było coś, co, co generalnie nie jest, nie, nie do końca bywa dobrym przełożeniem tego na język polski w formie powieści, tak, więc no jest to taki zwarty tekst, taki zwarty wykład. No zaczyna się fajnie, bo to jest tak jakby list z przyszłości tak? tych ostatnich ludzi do tych pierwszych ludzi. Tak? Czyli pierwsi ludzie no, to jest nasz gatunek, czyli homo sapiens, który, którym my jesteśmy. I to jest list ludzi z przyszłości, którzy są no, rozwinięci w zupełnie innych sferach niż my. Tu w grę wchodzi telepatia, y, różnego rodzaju inne y, prawda y, wykształcone w trakcie prawda, ewolucji lub y, manipulacji genety genetycznych, tudzież jakichś wszczepów elektronicznych y, rzeczy. I oni się zwracają do nas, ponieważ tak y, by chcieli nas ostrzec przed tym, co, co może nas czekać, żeby im pomóc w tym, żeby ta przyszłość nie była do końca taka jakaś tam w przyszłości okazała, jakaś, takie, żeby zapobiec paru rzeczom, do, do jakich doszło w przyszłości. Tak? To jest taka odezwa ich o pomoc, o przestroga może przed tym, co, co ma nastąpić. No i potem się zaczyna to wszystko w, przeradzać w taką formę wykładu i obserwujemy kolejne etapy rozwoju ludzkości, Oczywiście w, u Staple Dona jest kilka wojen. Nie jest to nic, co przypominałoby naszą drugą wojnę światową, ale jest kilka wojen. Podstawy tych wojen są różne, czasami bardzo banalne, czasami no dużo bardziej zaawansowane, takie mocno wchodzące w ideologię. Ale generalnie no Staple Don ma parę takich fajnych pomysłów, i, i które no w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś formie się jednak zrealizowały po jakimś czasie. Czyli chociażby teraz patrząc na to, co, czym jest Unia Europejska, no on coś takiego tam przewidywał. Może nie takiego dokładnie, jak, jak my to widzimy, ale, ale coś takiego przewidywał. Ja powiem, mo, jeśli mogę ci przerwać, czy, mm -hmm. że widzę mm -hmm. I to było opublikowane również w książce, o której rozmawialiśmy w naszej serii, mm, obecnie w stanie uśpionej serii, czyli Niebezpieczne wizje. Mm -hmm. Otóż droga do science fiction, od Wellsa do He Heinleina, tom drugi. Tutaj obok Wellsa, obok Edgara Rice'a Borowsa, obok Jacka Londona, Lovecrafta, Huxleya i e, Merita jest Olaf Stapledon fragment ostatnich i pierwszych ludzi w drugim tomie. Ciekawi mnie, który, bo do ciebie pamiętam, miały te książki dojść. Nie wiem, czy ty sprawdzałeś, może który tam. Wiesz co ja je mam, ale nawet, nawet jeszcze nie, nie, nie zajrzałem do nich i nie wiedziałem o tym, że ten fragment tam się znajduje. Nie wiem, nie wiem jaki konkretnie fragment. No właśnie, ciekawe, hmm. jak kiedyś spojrzy przy okazji, bo ciekawe. Jaki fragment wiesz, wybrali, jeśli chodzi o taki właśnie formę eseju? Czy to jest dosyć reprezentatywne? Czy, czy to jest właśnie. No bo rozumiem, że to jest ciężka, to może ten bardzo fragment. Bardzo ciężkie to jest. Właśnie mhm. lepiej się sprawdzi to w antologii, paradoksalnie. Jest to bardzo ciężkie. Z tego co wiem, fragmentarycznie pojawiał się już wcześniej Staple don, bo to jest pierwsze wydanie pełne, pierwsze wydanie właśnie ostatnich pierwszych ludzi w języku polskim, ale bywał zmiankowany. W jednej chyba ze swoich zbiorów publicystycznych Stanisław Lem odnosił się właśnie do Stapledona. Jak sam zauważyłeś, jest też w drodze do science fiction, także miary tego, tego twórcy, no, ja nie chcę umniejszać, natomiast nie jest to do końca to, czego ja szukam w literaturze science fiction. Dla mnie literatura science fiction, okej, okay, dobrze, kiedy są te Pomysły, koncepcje, które no w jakiejś tam być może formie weszły w, w, ramy, w ramy realizacyjne w współczesnym świecie, bądź zaskakiwały, bądź pobudzały wyobraźnię, ale zawsze dla mnie jest też istotna fabuła, w jaki sposób jest to ob, o, 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 w jaki sposób jest to obudowane tą, tą właśnie warstwą fabularną. A tu tego nie ma, to jest taka forma nudnego wykładu, przez który brnie się po prostu no, z trudem, z trudem się brnie, zresztą. Jest to takie też mocno podczyte taką filozofią dość pokrętną samego Stapledona. Więc jest to taka mieszanka właśnie książki jakby quasi historycznej, quasi wykładu filozoficznego, quasi takiego wykładu akademickiego wręcz bym powiedział. No jest to trudne w odbiorze, naprawdę. Aczkolwiek same idee tej, i same pomysły niektóre z tych pomysłów są ciekawe, ponieważ dużo tych rzeczy później znalazło się w książkach. Innych twórców, jak chociażby Franka Herberta, Asimowa, no i wielu, wielu innych twórców literatury science fiction. Ja tutaj wymienię rzeczy, które no, wydaje mi się, że Stapledon wprowadził do literatury science fiction jako pierwszy. Na przykład, jakiś... mówię tu o ludzkich komputerach, o o androidach, o manipulacji genetycznej, zwiększaniu ludzkich zdolności poprzez właśnie manipulacje genetyczne albo jakieś wszczepy wzmacniające nasze zdolności, prawda? Inwazja z kosmosu, prawda? Przedstawienie obcych, prawda, w sposób no, nietuzinkowy, który nawet dzisiaj wydaje mi się niesamowity, ponieważ mieszkańcy Marsa przedstawieni są jako, no to jest dość, dość takie... Abstrakcyjne generalnie, ale oni są przedstawieni jako taka zbiorowo, zbiorowa świadomość, którą taką formą y, fizyczną jest gaz rozprzestrzeniający się, gaz lub fale, y, ga, gaz niosący na sobie fale y, ra, ra, radio, ra, radiowe, czy coś w tym stylu, i oni, się, oni są taką zbiorową świadomością. No to jest rok 1930, prawda? Wiemy, jaki się pojawił klasyczny wizerunek. Y, Kosmitów po, 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 po kilku dekadach to były te albo i zielone, albo i szare ludziki, albo bardzo podobni do nas, co trwalił na przykład te, te, te kształty hum humanoidalne, prawda? Antropocentryczne kształty, które. Właśnie utrwalił serial Star Trek, chociażby, a tutaj już mam taką, no, szeroką wizję, prawda, tego, jak mogą wyglądać ludzie, przepraszam, mieszkańcy innych planek, jak mogą się prezentować, że to nie muszą być istoty w żaden sposób podobne do nas, nawet pod kątem takim budowy fizycznej ciała, prawda, nie muszą wcale mieć ciała, mogą być gazem, mogą być czymkolwiek, prawda. To jest coś, co wprowadził tutaj po raz pierwszy, zdaje mi się, Stapledon. Inna rzecz, podróże w czasie również. No, ja nie mówię, że on wymyślił podróże w czasie, no, Poëla był wcześniej. Natomiast tutaj też, też w 1930 roku Stapledon proponuje taką opcję podróży w czasie, którą dzisiaj spopularyzowała taka seria gier, chociażby Assassin's Creed, czyli podróże w czasie przez dotarcie do świadomości. Ludzi żyjących wcześniej, tak? Czyli postrzeganie przeszłości w jakiś sposób telepatyczny, bądź przy transmisji umysłowej, postrzeganie tej rzeczywistości w przeszłości poprzez oczy, właśnie swoich przodków, naszych przodków, tak? To jest też ciekawe. No, masę, masę rzeczy, które tej. Zbiór tych koncepcji generalnie, sta, moim zdaniem, stanowi podwaliny pod to, co, co, co znamy pod, pod pojęciem współczesnej literatury czy ogólnie współczesnej fantastyki. Bardzo mało osób właśnie odnosi się do samego Staple prawda, bo mówimy zawsze o tych, o tych wielkich, o tych znanych, tak, no on na pewno nie, nie należy do tych znanych, natomiast nie dziwię się, że tutaj właśnie przez znawców literatury science fiction bardzo często bywa przywoływany. Natomiast dla mnie, jako dla zwykłego odbiorcy, to było mm, nudne, po prostu. O ile ciekawy znajdowałem te pomysły, to lektura była nudna, po prostu nudna, yy, męcząca po prostu i yy, jako, że Jestem jednym z tych czytelników, którzy jeżeli zaczną czytać książkę, to kończą ją. Nie, nie lubię zostawiać książek. Bardzo źle się wtedy z tym czuję, że jakąś książkę porzucę w trakcie czytania. I brnąłem przez tę książkę naprawdę przez prawie cały luty przez jedną prawie książkę, nie licząc tych, których tam słuchałem sobie gdzieś na. W formie audiobooków. Natomiast no, z papierowych książek, naprawdę sporo, znaczy z książek, książek fizycznych czytanych, tam mi naprawdę zajęła ogromną, ogromną część czasu. Znaczy polecam jako taką ciekawostkę. To, to może powinieneś sięgnąć po dziwnego Johna, bo zostało na przełomie. 89 roku wydane dwie powieści. Dziwny John. Historia pół żartem, pół serio. To historia życia mężczyzny o niespotykanych umiejętnościach i predyspozycjach. Jego rozwój psychiczny sprawia, że staje się człowiekiem ponadnormalnym. Homo superior. Opowieść tę, pełną dramatycznych napięć, grozy i tragedii ludzkich, można odczytać też jako rozprawę filozoficzną o cywilizacji Homo sapiens widzianej oczyma Homo superior. I na okładce tutaj jest zabandażowany człowiek, rodem jak wręcz z niewidzialnego człowieka Wellsa, i nalepka antyutopia. No, a jeszcze jest druga powieść tego autora którego tutaj zbadałem, jak mówiłeś, Syriusz. Syriusz, gdzie okładka równie zachęcająca, bo mamy tutaj mutację psa z jakimś człowiekiem i jak to jest opisana fabuła, też może trochę komiczne to jest i, i zmierza w stronę takiego science fiction, fantasy komediowego, bo Syriusz tytułowy to super owczarek, pies dziwo. Mówi czyta, pisze, śpiewa. Jest dziełem wybitnego fizjologa z Cambridge, który poprzez wprowadzenie pewnego hormonu do krwioobiegu matki tworzy niezwykle superinteligentne superowczarki. Syriusz jest psem niepowtarzalnym, wspaniałym, sympatycznym, jest arcydziełem. Jego obserwacje świata. I panującej nad nim ludzkości są bardzo ciekawym studium psychologicznym, w którym psia, wierność i przyjaźń przeplatają się surową oceną człowieka. No, takie też dwie powieści zostały wydane tego Stapledona, i kojarzy mi się to e, z takim opowiadaniem, gdzie psy rządziły światem po tym, jak wyginęła ludzkość. Z małpami, chyba razem, i omawialiśmy to w jednym z odcinków naszej serii: e, niespo, e, Niespodziewane, e, niebezpieczne wizje. Słyszałeś coś o tych powie powieściach dwóch z tej Nie, wiesz co? Bardzo, bardzo się odbiłem od, powieści od, tej, od tej książki: Ostatni, Pierwsi Ludzie i, i po prostu nawet nie miałem do bardzo ochoty zgłębiać jego dalszej twórczości. Natomiast no, nadal jest to fajne takie źródło tego, co. Od, od tego spojrzenie na to, od czego się gatunek zaczął. Tak? I tutaj w zasadzie tworzący w 1930 roku Stapledon zawarł w swojej książce w zasadzie wszystko to, co później pojawiło się w gatunku science fiction. To jest ciekawe, to jest naprawdę interesujące, ponieważ no mamy te wszystkie tropy odnajdujemy te wszystkie tropy które w różnych powieściach, w różnych cyklach książkowych, <try> różnych cyklach książkowych literatury fantazy pojawiały się później, tak? Wspomniałeś o małpach. Jest tutaj też wątek, w pewnym okresie ludzkości też mamy sytuację niemalże taką, jaką mieliśmy w planecie Małp, prawda? Jest to taki okres w tej historii, bo tutaj od razu powiem tak. Ludzkość, tutaj opisywana przez Staple Dona, przechodzi różnego rodzaju kataklizmy. W niektórych momentach przeżywa w zasadzie garstka ludzkości, i od tego się tworzą nowi ludzie, nowa generacja prawda, ludzi. Którzy też no, na drodze ewolucji wykształcają sobie pewne nowe cechy, prawda? Mają nowe zupełnie idee, koncepcje. Praktycznie poprzednie pokolenia zostają wymazane z pamięci, wymazane z, z, z powierzchni ziemi, i tak na dobrą sprawę cała ta ewolucja człowieka i dochodzenie do, do pewnych rzeczy zaczyna się od nowa, tutaj. Więc jest masa, masa, masa ciekawych rzeczy, masa ciekawych pomysłów. Pomysłów upchniętych właśnie w jedną taką książkę, która w zasadzie jest taką, powiedzmy, Biblią dla przyszłych. Mam to tam na, na myśli twórców tworzących po tej Poldonie, dla przyszłych, właśnie, twórców literatury science fiction. I ja tutaj nie twierdzę, że ktokolwiek z tych twórców znał Stapledona. Może znali, może nie znali. Natomiast no, widać tutaj jakieś echa, czy też elementy tego, co, co zawarł u siebie w tej takiej pigułce science fiction, tworzącym no, praktycznie zarania gatunku sam Stapledon. To, 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 jest, to jest bardzo ciekawe. No, są, są też pomysły kuriozalne. Tutaj przy niektórych to normalnie śmiałem się w głos, bo to przewiduje na przykład taki okres w historii ludzkości Stapledon, gdzie ideałami właśnie yy, Ludzkości są y, taniec, y, muzyka i latanie samolotami. Także lotnicy są taką uprzywilejowaną kastą, y, szlachtą ta jakby tego, tego świata. No i tutaj też ciekawy taki i, i, i równie kuriozalny element jest, w którym y, taką inicjacją, czyli czy, czy selekcją tych, y, którzy są, nadają się do tego, żeby żyć po prostu, mówiąc prost. A, a, ty, a tych słabszych to, to było wyrzucanie właśnie niemowląt ze spadochronami, prawda? I jeżeli taki niemowlak wylądował na skrzydłach samolotu pilotowanego przez jego ojca, no to wtedy przeżywał i był jakoś wprowadzany, prawda, w tę społeczność. Jeżeli nie, no to wiadomo, co się, co się stało. No, kuriozalne pomysły, nie wiadomo, z czego wypływające i dlaczego tak właśnie przewidywa. Ale wiesz co, to może taki rzeczywiście efekt komiczny chciało osiągnąć. Ja nie wiem, czy kom... nie, właśnie to komiczne w tym wszystkim jest to, że on tak na serio, prawda, bo to tutaj nie ma ani śladu humoru w tych książkach, najmniejszego. Aha. Jeżeli się z czegoś śmiejesz, to po raz po prostu takich, że te idee są po prostu absurdalne. Ale też w niektórych właśnie momentach, tak jak wspomniałem, to jest iskra, iskra geniuszu, bo, bo na długo przed wieloma ty, tych, którzy są znani z tego rodzaju twórczości, wprowadził do właśnie literatury takie elementy. Nie? Więc to jest z jednej strony ciekawe, tak, napisałem swoje decyzje. No, każdy musi sobie odpowiedzieć sam, czy warto się przemęczyć i przeczytać tę książkę, żeby poznać w zasadzie, w zasadzie genezę tego, co, co później pojawiło się w literaturze fantazy, Czy też po prostu odpuścić sobie gdzieś tam, poczytać streszczenia tego i, i, i nad tym wszystkim przejść, tak troszeczkę na skróty, nie? Co ciekawe, tutaj też yy, taka ciekawostka, jest ekranizacja, znaczy jest, no w zasadzie już powstała, nie, nie, nie miała jeszcze premiery w Polsce, o w Polsce jeszcze nie miała premiery i jest teaser się pojawił, intrygujący teaser i bardzo pozostający w korelacji z tym, co jest w samej książce. Bo jest tylko narrator. Słuchać narratora jakiś taki monument widać w stylu, właśnie jak z początkowych sekwencji Odysei Kosmicznej troszeczkę mi się kojarzący. Fin ten oczywiście, tak, tak i sama książka troszeczkę będąc niszą pojawi się w Polsce dopiero chyba pod koniec tego roku tu piszą, że 27 października i to jest film festiwalowy, który pojawi się właśnie w ramach tego festiwalu Nowe, Nowe Horyzonty. Także ja nie wiem, czy on się pojawił w ubiegłym roku, w październiku, czy dopiero się pojawił w tym roku, ale wydaje mi się, że dopiero się pojawił, bo on, bo on chyba w ubiegłym roku się pojawił. I to jest film yy, islandzki, ale, ale narratorką jest gwiazda, można powiedzieć, no w jakimś stopniu gwiazda Tilda Swinton. Znana aktorka. Oh. No i ma, ma bardzo charakterystyczny głos. I tam właśnie zaczyna się ten, ten właśnie teaser, zaczyna się właśnie tym takim przesłaniem, że oto wiadomość od nas, ostatnich ludzi. Do Was, pierwszych ludzi. To, to są w zasadzie te pierwsze, pierwsze zdania z książki. Więc jestem bardzo ciekaw tego, tej, tego filmu. Ja myślę, że to będzie. To może być ciekawe. Że będzie to, tak, wizualnie to się zapowiada naprawdę fajnie, ale wydaje mi się, że to będzie takie mm, troszeczkę alcji i prawda? Coś, co właśnie mógłbym porównać z, z tą książką, że ona jest taka pod wieloma względami bardzo dobra artystycznie. Yy, no, nie, 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 jest, nie jest to źle napisane pod kątem tego, czym, czym udaje, że jest, prawda? Czyli takiego wykładu, yy, takiego przesłania. Jako opowieść to się nie sprawdza, jest męczące i wydaje mi się, że film będzie czymś takim, taką yy, też ucztą, prawda, dla tych bardziej wysublimowanych odbiorców. I, i tutaj wydaje mi się, że no w ogóle takie to wszystko <grywnie> dziwne, nie, prawda, bo i islandzki... I, i, Island, Islandczycy się zebrali za ten film. I też w ramach festiwalu on będzie pokazywanego, który, pokazywany, w który, który generalnie pokazuje takie filmy, raczej też niszowe, nie? takie bardziej artystyczne. Więc to jest chyba najmi, najlepsze miejsce do tego, żeby tego typu organizacja się pojawiła, tego, tego typu literatury. Zgodzę się, że Islandia może jest takim krajem niespodziewanym, ale jednak poprzez. Muzykę. No a jeśli chodzi o kinematografię, to mają takiego jednego reżysera, chyba. ach, no Chciałem zaszpanować, niestety nie pamiętam nazwiska. Um, świetne teledyski produkują dla Sigur Ross, między innymi Björk. Um, no i wydaje mi się, że jest to kraj, um, który um, spłodził kilku wspaniałych artystów. Mających właśnie taką efemeryczną wrażliwość albo wrażliwość na efemeryczność. I tutaj, mm -hmm. wiesz, ekranizacja jakiegoś wykładu może się sprawdzić dla mnie, jeżeli to będzie zrobione no nawet bardziej w stronę tego farcy. bo jeżeli oni, wiesz, pokażą Islandię i na to narzucą samą narrację, to to będzie nudne. Ale jeżeli coś oni by tam wymyślili takiego wizualnego ciekawie, który będzie dopełniać obraz, to plasują się to, wejdą w, w takie minimalistyczne dokumenty. Tutaj teraz tak e, kojarzy mi się, że był taki film dokumentalny o ludzkim śnie, który był i dokumentem, i takim właśnie. Impresjonistycznym filmem dokumentalnym jest taki niszowy nurt takich filmów, właśnie. Oczywiście one, niestety, mm -hmm. albo istety, wymagają odpowiedniej oprawy. Czyli najlepiej to jest obejrzeć w kinie, prawda? Kiedy ty nie możesz z tego kina wyjść, i z jednej strony, nawet jeżeli to jest wolne tempo, to łatwiej się wczuć i po prostu. Już wchodząc, tak jak do teatru, na długie przedstawienie, e, już po prostu wiesz, na co idziesz i jakby uspokajasz się i, i wchodzisz w pewien stan transu, medytacji nad tym obrazem. E, tak jak na przykład w Krakowie. Tutaj m, mhm. kiedyś, jak bardzo dużo chodziłem do teatru, to był spektakl sześciogodzinny bodajże, albo ośmiogodzinny spektakl Krystiana e, Lupy, Polskiego reżysera znanego w całej Europie, no, klasyk teatru, który zakranizował, znaczy, przepraszam, przeniósł na deski teatru Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa. I 8 godzin było podzielone na dwie części, mhm. czyli 4 godziny bodajże i 4 godziny. I pomiędzy tymi 4 godzinami chyba była godzina przerwy, wiesz, żeby sobie odpowiednio coś tam zjeść i, i rzeczywiście odpocząć. Ja koniec końców na to nie dotarłem, ale mówię o tym dlatego, że specyficzna forma odbioru, kiedy wiemy, że wiesz, porywamy się na coś takiego ogromniastego, to my już się jakby nastawiamy, i w grupie zawsze tak, ja mam osobiste uczucia, że w grupie jakby tak się czuje raźniej pod tym kątem odbioru, że że jest, jest, jest taka zupełnie mhm. inna forma imersji. No jak to się sprawdzi im w stanie pandemicznym, no to przed telewizorami, no nie wiem, ale rzeczywiście zaciekawiłeś mnie tutaj i będę śledził te produkcje. Może będzie można obejrzeć to nawet online, bo widzę tutaj na, na stronie Nowe Horyzonty są też filmy online. Tutaj z opisu pana Piotra Mirskiego na stronie jest tak już mniej więcej ustosunkowuje mnie do tego, z czym będzie można mieć do czynienia. Przez zasłonę czasu przedziera się komunikat z przyszłości. Łagodny, uprzejmy głos mówi o tym, co czeka ludzkość za wiele milionów lat. O ewolucyjnych przemianach i nieuniknionej katastrofie. Proroczym słowom towarzyszą, ap towarzyszą apokaliptyczne wizje. Widzimy kolejne monumenty o fantastycznych kształtach, które wznoszą się pośród przepastnego pustkowia, najwyraźniej porzucone przez swoich budowniczych. Pośmiertny reżyserski debiut Johana Johanssona jest awangardowym widowiskiem science fiction, budzącym skojarzenia z klasycznym filarem Hisa Markera. Matko. To, ambitne, to ambitne dzieło stanowi sprot sprzeczności. oznacza się zarazem rozbuchaniem i ascezą, zawiera majestetyczne obrazy, a przy tym odwołuje się do wyobraźni odbiorców. Paradoksalny wydaje się również jego wydźwięk, którym ponury fatalizm idzie w parze z żarliwą afirmacją wszystkiego, co Kupuj przynosi bilet los. bilet dla mnie, bo ja, e, ja nie, jeżeli to jest Johanssona, to ja na to idę, nie wiem, oglądam, bo Johansson e, to jest jeden właśnie, no moim zdaniem z wybitnych... Kompozytor, bo to Kom piszą tak. o tym, że to jest... Tak, tak, tak. No to Johanso. jest jego debiut, reżyserski. No. no, to jestem w szoku. On już nie żyje. Niestety, to jest jeden z mm -hmm. najbardziej niesamowitych twórców e, współczesnej muzyki filmowej, e, który miał robić muzykę przecież do Blade, La, Blade Runnera nowego, który chyba coś tam już zaczął robić, ale go wymienili na Hansa Zimmera. Koniec końców, e, ja znam jego e, e, muzykografię, jego płytografię, jak to się mówi, nie wiem. Znam jego dorobek jest rzeczywiście wspaniałe. Jeżeli tam będzie muzyka Johanssona, to to możesz zyskać dla fanów, bo teraz każde pośmiertne wydanie jakiegoś albumu i cząstki jego muzyki jest dla melomanów bardzo oczekiwane. No i tutaj właśnie Chris Marker La Jetée chyba film z lat 60. Z 60. roku miałem też o tym wspominać, bo to właśnie był taki... No, Mokumentary, czasami się to chyba uznaje za dokumentary. Film eksperymentalny, dokumentalny i jednocześnie science fiction. bo To jest 30-minutowy film, w którym Chris Marker stworzył opowieść za pomocą tak zwanych stilsów, czyli fotografii nieruchomych. To mhm. są po prostu fotografie, które on poukładał i narzucając narrację, stworzył historię. I... To może być bardzo podobne, bo jedy, jedyną, yy, jedyną osobą w obsadzie jest tylko Tilda Swinton, także ja myślę, że to będzie coś podobnego, że ona no. będzie, wiesz, narratorką, podobnie jak w książce. Mamy cały czas tego narratora, tak, wszechwiedzącego tak. i obrazy jakieś będą. Tutaj zresztą zapytałeś czy, czy Johansson też pisze muzykę. Tak, on pisze muzykę, napisał scenariusz i, i wyreżyserował ten film. No to wspaniale. Ja... Jestem, już zaraz dodaję do watchlisty. W ogóle dowiedziałem się od ciebie. Nie wiedziałem, że coś takiego będzie. Czyli na mhm. festiwal. A kiedy ten festiwal Nowe Horyzonty będzie? Znaczy, ja nie wiem, czy, on, czy oni będą to realizowali w tym roku z powodu pandemii, no, ale przynajmniej jest napisane tutaj, że start sprzedaży biletów 27 października tego roku. 21 października? Tak? 27, a, a, a premiera będzie 5 listopada, także nie wiem, czy, czy oni to od razu online udostępnią, czy po prostu yy, będzie to jakaś, jakaś pre, projekcja po prostu, tak? Czy będzie to jakiś seans taki kinowy. Ale festiwal Nowe Horyzonty będzie rozumiem, listopad 2021 rok. No tak obstawiam, bo film powstał w zeszłym roku, zdaje się, pod koniec zeszłego roku mhm. i. I tak, no, premierę będzie miał dopiero w Polsce właśnie pod koniec tego roku. Więc to. Bo festiwal Nowe Horyzonty zwykle odbywał się w e, wakacje, okresie Aha. wakacyjnym. No dlatego do, do nie wiem, nie, jestem, nie ma tu takiej informacji, która by mówiła, czy to będzie właśnie pokaz kinowy, czy to będzie raczej online, prawda, udostępniony film. Bo też, tak jak wspomniałem, można sobie na, na stronie nowehoryzonty.pl obejrzeć VOD to tak. Znaczy w tej w tej, w tej ale chwili tego nie ma. Ciebie, tutaj jest powiedziane, że to jest sierpień. To jest sierpień. Nie, nie tutaj dostępność online jest 5 listopada, 5 listopada, tak. Czyli online będzie jednak, tak. E, tak ale tak. poczekaj, bo na nagłówku strona newhorizonty.pl jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy 21 od 12 do 22 sierpnia. Aha, wiesz, co, bo może ja wszedłem na tę ich stronę w VOD, a może faktycznie najpierw będzie w pokazie publicznym takim kinowym, a później dopiero 5 listopada w formie, właśnie wideo. wideo mm -hmm. A jaki jest polski tytuł tego jeszcze filmu? Jak to chcą. Ostatni? Pierwsi Ludzie. Okej. Okay. Tak jak tytuł książki z tej Perdona. Wiesz co, ja, ja ci też radzę, może jeszcze tak w ramach. bo całej książki nie polecam generalnie, żeby się, żebyś się męczył, chociaż to też, tak, tak jak powiedziałem wcześniej, no, to, to indywidualna kwestia jeszcze, ktoś chce przez to bronić, czy nie. Natomiast zrzuć sobie okiem może na ten fragment, który jest właśnie w Krokach z Nieznane i, tak. i, i po tym zobaczysz mniej więcej, z czym będziesz mógł mieć do czynienia, jeżeli chodzi o film, nie? Ja jestem ciekaw, co z tego zrobię. Na pewno, no bo, na pewno. Jeżeli mówisz, że to taka, taka awangarda i, i, i twórca, też związany z jakimś tam. i nawiązujący do jakichś awangardowych filmów, to, to wydaje mi się, że. Tak, że, że, jest mi to, że jest to taka najlepsza forma do realizacji tej, tego, tego, yy, tej książki w formie filmowej. No bo ja bym powiedział, że to jest nie, nie do zrealizowania, jeżeli chodzi o film. Już pominąwszy tą kwestię, że to jest cały ten taki zakres czasowy, jaki obejmuje ta książka, to są chyba 2 miliardy lat a, i, i kilka etapów ewolucji człowieka i różnego rodzaju miejsc, gdzie, gdzie człowiek przebywa, bo, bo w finale gdzieś tam ludzie opuszczają, prawda, czy potomkowie ludzi opuszczają Ziemię w związku z katastrofami i, i kolonizują Wenus. No, też mamy ten element kolonizacyjnych planet. Więc, więc tak, No polecam, jeżeli ktoś ma możliwość zapoznania się z fragmentem, to na początek polecam. Naprawdę mnie ten tytuł, zanim się jeszcze powiem, urzekł tym, że, że to będzie tak epicka historia, prawda, i to jeszcze napisana w takim okresie dla literatury, Science Fiction, kiedy ona dopiero się kształtowała, no ale później niestety rzeczywistość to, co dostałem w samej książce, to to już troszeczkę moje, mój entuzjazm do tej książki rozwiało? No i niestety się męczyłem do, 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 do jej końca, no ale być może ten obraz filmowy w jakiś sposób będzie lepiej strawny, będzie bardziej atrakcyjny dla tych, którzy by chcieli zapoznać się z tym, co chciał przekazać nam no, kilka dekad temu z Tapledon. Pytanie też, czy ten kompozytor? Z, Reykjaki, z, z, Rey, z Reykjaviku z Islandii. E, czy on ukończył mm. ten film przed śmiercią rzeczywiście? Czy ktoś go. Tak, tak, on jest ukończony. Ale czy. Bo to jest, jest. Bo jest. na mm. IMDb jest 20 rok. E, data wydania. A mm. on zmarł w 2018 roku. Więc pytanie, e, wiesz, czy, czy on rzeczywiście go ukończył? I teraz jakby wszystko wyciągają. No, nie wiemy. No właśnie. Mm -hmm. no, a... Nie wiem, a chociaż, wiesz, tego typu filmy, takie, takie, właśnie yy, awangardowe, eksperymentalne, to, to mogą cierpieć na różnego rodzaju, wiesz, problemy z yy, promocją, z, yy, z dystrybucją. no To, to mo mogły być jakieś techniczne problemy, które uniemożliwiły ukazanie się temu filmowi wcześniej, prawda? Wiadomo, że tego typu filmy nie. nie t, trudno jest twórcom tego typu filmów zebrać odpowiednie fundusze promotorów, reklamodawców. No to wszystko, co pewnie niewykluczone, nie, nie, nie że film powstał dużo, dużo wcześniej, natomiast no już ten, ten cały etap postprodukcyjny. I te wszystkie rzeczy związane z promocją i, i dystrybucją, no to, to właśnie opóźniło ukazanie się jego właśnie w kinach, nie? No to ja bym zaprosił wszystkich miłośników science fiction, no w zależności od tego, czy kina będą otwarte, bo w, ja tutaj widzę, że to w sierpniu ten festiwal, więc może w kinach najpierw to będzie, ale to we Wrocławiu. Mhm możliwe tak tak bo ja jestem na stronie VOD także może może tej daty dotyczą tylko tego tego online. Ja byłem na jednym wydaniu festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu ja tam widziałem też islandzkiego nie przepraszam ja tam widziałem film chyba fiński tak A Aki Kaurismaki fińskiego reżysera Nawiązując do. Aha, to nie, bo to inny podcast, bo chciałem do statków nawiązać, mm. do, do Strefy Mroku. To właśnie. Aha, to odsyłamy tam, tak. Do odcinka o frachtowcu czy statku rejsowym? Liniowcu. Liniowcu mm. Mary Ann, bodajże, tak? Lady Ann. Lady Anne. Lady Lady Anne An. tak. Ja oglądałem mm. na festiwalu Nowe Horyzonty film Le Havre, Le Havre, czyli port fińskiego twórcy Aki Kaurismäki, no, bardzo dobre kino, kojarzące się z kinem, takim w stylu troszkę barei filmu z lat 80. polskim, pokazującym tam e, współczesną e, Finlandię, jeśli, jeśli dobrze pamiętam narodowość e, reżysera. No Zresztą, reżyser e, za, zaznajomiony z Jimem Jarmuszem, e, no, ale to właśnie tęsknimy, tęsknimy za festiwalami, tęsknimy za swobodnym podróżowaniem, bo pandemia tutaj pokrzyżowała plany i festiwalom również to się daje w kość. Nie tylko branży gastronomicznej, od której zaczęliśmy. No, zobaczymy, jak to będzie. Nie. Także podsumowując, no, polecam, jeżeli jesteście takimi trochę masochistami czytelniczymi, to to polecam tę książkę. Jeżeli jesteście takimi bardziej osobami, które chciałyby od, z punktu widzenia badacza sięgnąć po literaturę science fiction, to jak, jak najbardziej polecam. Natomiast czytelnik, który oczekuje od literatury bardziej takiej wartkiej fabuły, czegoś interesującego, coś co obudowuje tę warstwę naukową w, w literaturze science fiction, Jakąś fajną taką narracją, to, to niestety odradzam bardzo, bo to jest taka formuła nudnego, monotonnego wykładu. Także jeżeli chodzi o ostatnich i pierwszych ludzi Olafa Stapletona, to tyle. Natomiast co u ciebie, żarłoku, co czym dzisiaj chciałbyś tej, co, co dzisiaj chciałbyś za, zarekomendować, lub, lub po prostu tak jak ja też odradzić lekturę? to ja może zacznę od aplikacji, bo. Cały czas próbuję czytać książki w formie mm -hmm. e-booków, e i rzeczywiście, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Ech, no, niestety, jak widzę mm -hmm. cenę, no mm -hmm. ten czytnik, który Ty polecasz, e to, to jest cena około 500 mm -hmm. złotych, tak? Ten dobry, bo. No, na... są, są też tańsze. Tylko ja już z doświadczenia teraz mogę swój pol. Ja ci teraz powiem, jako taki neofit, znaczy nie to, że neofita, co ja bym chciał i co dla mnie z perspektywy czytelnika e-booków byłoby najważniejsze. Byłoby tak, podświetlenie ekranu na pierwszym mhm. miejscu, czyli że ja mogę sobie czytać po ciemku, możliwość przesuwania stron, ale nie tak jak papier toaletowy, tylko tak jak książka z lewej do prawej. A ja widziałem, że te czytniki mhm. tak się rozwijają jak papier toaletowy, czyli że w dół idziemy. Czy ja mam rację, czy, czy, czy nie? Jak... Nie, nie? Nie, nie, nie mam. Ja, Kindle z lewej do prawej rozwijają. Znaczy większość czytników, z którymi miałem styczność, to normalnie przewraca stronę no, miziając ekran, lub tradycyjnie fizycznym przyciskiem. Przestrzeni z jest sprawy. Okej, okay, ale Kindle odpada, ponieważ to jest Apple. Ja nie mam mhm. ani Maca, a aplikacja Legimi. O nie, nie, Kindle to, Kindle to Kindle to nie jest Apple, to jest Amazon. A, to prze... Tak, racja, racja. Więc y, jeżeli chodzi o wgrywanie e-booków, to nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Kindle obsługuje. Tak, można mailem wysłać. Widziałem, że mailem można, można tak. wysłać. Mhm. Ale niestety teraz kluczowe, myślę, dla mnie będzie współpraca z aplikacją Legimi. Kindle, form teoretyczna, znaczy Kindle nie współpracuje z Legimi. jest, jest opcja, która umożliwia obejście tego, tego, tego całego tego procesu i jakoś tam ludzie, u, ludziom się udaje to, natomiast to nie jest natywnie, tak? to, to nie jest natywnie, nie, nie współpracuje. Natomiast no, są czytniki, które współpracują i, i one się funkcjonalnością w zasadzie nie różnią za bardzo od Kindle, bo mają te wszystkie rzeczy, o których mówisz, czyli, czyli podświetlenie. Coś już wydaje mi się w tej chwili standardem. Także no, wyszły jakieś nowe modele pocketbooka, coś co A na A pewno... jak mam zdjęcia? Czy te czytniki są w stanie pokazać takie zdjęcia kolorowe, powiedzmy, jakbym oglądał na komu? A. No właśnie, nie. nie, nie. To... Czytniki, czytniki mają, to to jest, to jest symulacja tego e-inku. Tego e znaczy ten e-ink jest symulacją tak jakby tuszu. Jest to na razie w tej chwili czarno-białe. Są też czytniki, pomału są wdrażane czytniki kolorowe, są oczywiście droższe. Natomiast jeżeli chodzi o, o zdjęcia, wszystkie czytniki mają już dość, dość dobre rozdzielczości, więc jeżeli są zdjęcia nawet czarno-białe, one są czytelne. Ja wiem, że na przykład są osoby, które na, na Kindle czytają komiksy czy też mangie, więc to też nie stanowi jako, jako, jako takiego problemu. No, i te e-booki te, te e są też formatowane odpowiednio. Także te zdjęcia też są troszeczkę do, do, bardziej dopasowane do tego, żeby były wyświetlane na czytnikach. Ale tak jak powiedziałem, no Kindle, te które ja posiadam, Oasis i większość czytników to tylko jest, są odcienie szarości. Aczkolwiek no jest, jest to dobra rozdzielczość, i, i jeżeli nie zależy ci na kolorze, a tylko na tym, żeby zobaczyć, co jest na zdjęciu konkretnie. Co dane zdjęcie prezentuje, to jak najbardziej. Natomiast e-book zakupiony w jakimkolwiek sklepie, możesz otworzyć na Kindlu czy też na czytniku, ale możesz otworzyć go na komputerze. Jeżeli chciałbyś się bardziej przyjrzeć danego, danemu zdjęciu, no to zawsze możesz taki e-book wczytać na laptopa czy też na komputer i tam sobie podejrzeć to zdjęcie, prawda? No ale powiedziałam, no, czytnik nie jest najdoskonalszym urządzeniem, jeżeli chodzi o, o zdjęcia. Ale sprawdza się jako tako, tak? Prasę ludzie też czytają też. Wiadomo, że w prasie też troszeczkę tych ilustracji jest więcej niż, niż w typowej książce, więc no jakoś, sobie, jakoś sobie z tym ludzie, ludzie radzą. Dlatego ja na razie jestem na komórce i jak czytam z wydawnictwa czarne książkę pod tytułem białe, zimna wyspa z Spitzbergen. To zdjęcia są rzeczywiście w kolorze, tak jakbym normalnie oglądał. Wiesz, zdjęcie na jakiejś witrynie internetowej, i, i to jest bardzo dobre. Aplikacja Legimi coś takiego robi. Tylko zastanawiam się, czy jak ja już mam tę książkę, ściągniętą ją na aplikację Legimi, to jeżeli skończy mi się mój abonament miesięczny, to po tym miesiącu ja będę musiał znowu wykupić abonament, żeby móc tę książkę otworzyć? Wydaje mi się, że tak. Wiesz, co, ja nie korzystam z abonamentu Legimi. Więc jestem, nie, nie jestem tutaj ze 100% wiarygodnym źródłem, ale wydaje mi się, że tak każdą usługę subskrypcyjną, tak będziesz musiał również wykupić abonament, żeby dalej korzystać z tej biblioteki. Na Amazonie to wygląda tak. Ja mam na Amazonie ten Kindle Unlimited wykupione. I tam też mam pewien taki do, dostęp do, do, do dość sporej biblioteki darmowych książek, ale też w ramach tego abonamentu mam takie jakby karnetowe punkty. I tam mogę sobie książkę za ten karnet wykupić i mieć ją już na stałe w swojej bibliotece. Nie wiem, czy Legimi coś takiego też oferuje, czy tylko, tylko dostęp do biblioteki oferuje. Tego, tego, nie, no tego nie, nie wiem. No właśnie, chyba się okaże, wiesz. Chyba się okaże, bo tutaj są dwie opcje. Najpierw możesz dodać książkę na półkę i jak dodać ją na półkę, to możesz ją pobrać. No i jak ją pobierzesz, to możesz czytać no i to jest ciekawe, ja specjalnie zaczekam, żeby mi się skończył ten abonament i zobaczę, czy potem jest do tego wejście. No bo tak to, no nie wiem, nie wiem. No nie, nawet aplikacja Legimi mi nie daje takiej informacji, jak, jak widziałem, a dodatkowo jeszcze aplikacja Legimi mi umożliwia robienie zakładek i cytatów, zapisywanie sobie. I, chciałbym cię I to, zapytać, to wszystko czy... masz w Kindlu też, tak, tak. Aha, robić sobie zakładki, no, no, notatki, mm -hmm. y, może sobie notatki robić do danego fragmentu, na przykład zakładki, cytaty. A czy mogę przeszukiwać książkę? Tak, y, nie tylko samą książkę, ale na przykład pod kątem frazy może przeszukać całą swoją biblioteczkę. Hmm, Czyli super. Tego, nie, no to rewelacja. Tego, co... Tego, czego szukasz, wiesz w, w konkretnych książkach, tak? Czyli, na przykład, hasło, nie wiem, no, Król Artur i ci wyświetli wszystkie książki, które zawierają tę frazę, tak? Czyli, na przykład, masz już może z różnych źródeł na temat króla Artura napisać jakiś krótki. Sobie tam No to referam, bomba. Tak? No to powiem Ci, że ja chyba na patronite Żarłok TV będę musiał założyć cel subskrypcyjny, żebyśmy zbierali na czytnik dla Żarłoka, bo. Całkiem dobry pomysł. Ostatnio kręciłem odcinek o kuchni hiszpańskiej no i nakręciłem w z, tam degustację z, z gościem. No ale czułem taki niedosyt, że ten odcinek jest za mało rozwinięty. No i pierwsze co mi przyszło do głowy, no to żeby powiedzieć o tej kulturze tapas, czyli tych przekąsek, tapasach. I co mi przyszło? Oczywiście Cervantes i Don Quixote, więc wykorzystałem do tego celu aplikację Legimi. No bo mam na półce Cervantesa, ale no musiałbym przeczytać całego. No i wpisałem Tapas w wyszukiwarce Legimi w w Cervantesie, ale okazało się, że no jest, jest w ogóle kilka tłumaczeń Cervantesa różnych, więc przeszukałem dwie mm -hmm. książki, nigdzie nie było mowy, mowy o tapasach, więc dalej zacząłem mm -hmm. szukać po słowach typu jadu, karmienie, jedzenie, połykanie. No i znalazłem jakąś tam sytuację z jedzeniem, gdzie Don Quixote właśnie wchodzi do karczmy. To jest jeden z pierwszych rozdziałów i w tej swojej wielkiej zbroi, w której, w której walczy z wiatrakami, siada, ledwo co się może ruszać i karczmasz podaje mu jakieś małe rybki, i on, widząc te małe rybki, Don Kiszał już sobie w głowie zaczyna roić i mówić, tłumaczyć, że te małe rybki to one są lepsze niż jedna duża ryba, bo te małe rybki smakują tak samo jak duża ryba, ale jest ich więcej, więc może ja więcej zjem. Tylko on nie mógł tego jeść, bo ta zbroja mu przeszkadzała. Więc, aby go napoić, to karczmarz wymyślił taką rurkę z bambusa czy z jakiegoś drzewa i wino zaczął wlewać mu do ust, bezpośrednio do ust. I tam jest taka sytuacja opisana, że wystarczyło, że ten Don Quixote zaczął jeść to i samą tą atmosferą, samą tą sytuacją, że tutaj go karmią, tutaj go poją, on się nażarł mm -hmm. tą, tą sceną właściwie i nawet nie skończył jeść i akcja przenosi się dalej e, więc jakby znalazłem poprzez te opcje wyszukiwania e, w aplikacji ebookowej znalazłem scenę, która świetnie właśnie wpisała mi się w hiszpańską kulturę tapasów czyli wiesz, takiego jedzenia a nie na żarcie mm -hmm. się, zjem przekąskę jeden gryz mm -hmm. e, i, i właśnie jem dalej albo idę dalej, taki lunch coś, coś bo chciałem właśnie zbadać, czy to może mieć jakieś ugruntowanie wiesz, w kulturze hiszpańskiej. No, i myślę, że ten tutaj jest dobrym e, źródłem, ale no to taka ciekawostka. Ale e, nadal we buku, teraz przejdę już do książki, którą czytam rzeczywiście, a nie, a nie udaję, że czytam i mm -hmm. pokazuję, jaki to jestem er, erudyta, a tak naprawdę korzystam z opcji wyszukaj. No, to ja zacząłem czytać też książkę z wydawnictwa czarne pod tytułem pod tytułem "Zimowy świat. Jak zwierzęta radzą sobie z zimnem. To jest książka z wydawnictwa czarne napisana przez Bernda Heinricha. Książka wydana w 2019. Książka Reportaż to jest jedna z jego wielu książek. O naturze. Również wydał książkę, na przykład, Umysł Kruka, albo chrapiący ptak, rodzinna podróż przez stulecie biologii. To jest taki przyrodnik, właściwie biolog, profesor na uniwersytecie w Vermont. A ta książka, o której dzisiaj mówię, to jest książka pokazująca różne gatunki. Które on obserwuje, yy, i jest po prostu wyjaśnione, jakie sposoby mają różne zwierzęta na przetrwanie zimy. Yy, ten człowiek próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ptaki odlatują, a jak nie odlatują, no to w jaki sposób gromadzą tłuszcz i po co gromadzą tłuszcz, i odpowiada na pytanie, czy ta hibernacja jest po to, żeby na przykład, bo po co jest hibernacja? Po to, żeby spać, czy po to, żeby jeść? Okazuje się, że hibernacja w przypadku bodajże niedźwiedzi jest po to, że tłuszcz, który mają w swoim ciele, to ten tłuszcz spalają przez ten zimowy okres, ale nie dlatego, że one by nie przetrwały zimy, bo, bo te niedźwiedzie, jakby z tego co pamiętam, bo mam nadzieję tylko, że nie mylę tutaj teraz wiewiórek z niedźwiedziami, bo w wiewiórkach też był ciekawy rozdział, to że te niedźwiedzie zbierają ten tłuszcz z tego powodu, że w zimę, jest trudniej zebrać pożywienie, czyli polowanie zimą przez niedźwiedzia zabiera więcej energii niż polowanie w lato. I po prostu to jest taka jakby sytuacja, że niedźwiedź jakby ma wpisane w swoją naturę, że jemu się raczej nie chce polować zimą, więc on przesypia to i spala ten tłuszcz, który, który ma. Chociaż mógłby przeżyć zimę, bo jego, ym, jego futro jest na tyle wytrzymałe, że daje mu jakieś ocieplenie. Ale jeśli chodzi o niedźwiedzie, to tutaj ciekawsza jeszcze jest sytuacja taka, że jak ten niedźwiedź śpi, y, to ciężko go obudzić w ogóle. <laughs> I, I on opisuje kilka przypadków historycznych, y, gdzie jego znajomi Weszli do nory, gdzie niedźwiedź śpi, i wręcz szturchali tego niedźwiedzia. A ten niedźwiedź po prostu wiesz, no, śpi i nie jesteś w stanie obudzić tego niedźwiedzia. Znowu inna sytuacja była taka, że ten niedźwiedź zaczął się budzić. I facet. Jakiś biolog też właśnie wszedł do takiej gawry niedźwiedziej, czyli to jest gniazdo nora niedźwiedzia, to jest gaw, gawra. Niedźwiedź chodzi do gawry i w momencie, kiedy ten biolog, znaczy nie ten, który jest akurat autorem książki, tylko inny, którego przy, przypadek opisuje chyba z lat 70., e, mierzył temperaturę niedźwiedziowi. I w momencie, kiedy ta temperatura <laughs> była mierzona, to ten niedźwiedź właśnie zaczął się budzić i orientować. Tylko proces wybudzania tego niedźwiedzia, no to jest jakby tam w tej książce opisany jakby z pierwszej ręki, <laughs> że on się bardzo powoli wybudza. I wręcz zaczął się ruszać ten niedźwiedź. I w pewnym momencie ten biolog miał taką sytuację, że no nie wiadomo, czy, czy on wyjdzie z tego. I udało mu się wyjść, kiedy ten niedźwiedź właśnie się ruszył z, te, z tej nory. Jeszcze inna była taka sytuacja, na przykład, że Pies wszedł do nory chyba też niedźwiedzie, albo już lisie, nie pamiętam, i ciężko w ogóle było wyciągnąć tego, tego psa z tej nory. Więc to są takie troszkę anegdotki, po części. Chociaż trzeba powiedzieć, że no, jest sytuacja taka, że na początku jest trochę takiego słownictwa ach, trudnego czyli ta hibernacja. I różne inne odmiany hibernacji, spania, niespania ja zupełnie tego nie byłem w stanie zapamiętać. Dlatego wydaje mi się, że błędem tej książki i tym, co może zniechęcić ludzi do dalszego czytania, jest to, że pierwszy rozdział to jest on mówi wprost do czytelnika tak, żebyśmy mogli się normalnie posługiwać i dalej czytać to muszę Wam wyjaśnić kilka pojęć. I on zaczyna to wszystko objaśniać tak jak na lekcji biologii. No i to już jest taka pierwsza mm, ta, ta, mm, tama, no ta, w sumie taka brama, przez którą trzeba się przecisnąć, bo no, ja mówię tak, no, no nie, nie, nie przyswoję tyle y, pojęć od razu. Wydaje mi się, że książka, która zmierzałaby bardziej do takiej popularyzatorskiej roli, to powinna te pojęcia wprowadzać w miarę równomiernie podczas narracji książki. Więc ja to tak pominąłem, ale jak potem zacząłem już czytać o wiewiórkach, na przykład, które zbierają orzechy na zimę albo jak krzyżki, to mnie to bawiło I, i czytało się to już dalej w porządku. Chociaż oczywiście, no, te wszystkie procesy z mojej winy nie, nie są zrozumiałe. Przez, przez to, właśnie, że pominąłem pierwszy rozdział. Bo nie oszukujmy się, nie jestem żadnym biologiem ani, ani mm, naukowcem. Chciałem właśnie czegoś takiego ciekawego, takich ciekawostek. No, i trzeba przyznać, że one tutaj też się znajdują. Jestem około w połowie książki, i jest to fajna lektura na zimę. Ja jestem fanem filmów zimowych, upiornej opowieści Petera Strauba, więc to jest taka odtrudka troszkę. Na okładce jest sympatyczny chyba Myśli Skoczek. Mysioskoczek, albo to jest wiewiórka. No i trochę ta książka taka jest właśnie, że to są takie cie sympatyczne ciekawostki, ale które mają ugruntowanie e, w jakichś tam faktach. Tak? Bo, bo ten facet, jak coś bada, to opisuje to z pierwszej ręki albo podaje przykłady tych, tych zderzeń z, e, z przyrodą na prawdziwych przykładach. I to jest bardzo, bardzo na plus, ale w porównaniu do polskiego twórcy, do polskiego pisarza Bogusława Dyjakowskiego, jeśli dobrze pamiętam, to jest znowu taki polski pisarz, który był popularno popularnonaukowy, który napisał na przykład taką książkę Las. Dobrze pamiętam, tak, biolog. On urodził się w 1864 na Ukrainie, a zmarł w 1940 roku. To ostatnio zostało u nas wznowione las z naszej przyrody albo atlas motyli krajowych. I on opisuje przyrodę polską na terenach Polski w taki sposób, bardziej dla młodzieży, tak uchodzi to trochę. Aczkolwiek no, w sposób bardziej innowacyjny, powiedziałbym, kupiłem sobie kiedyś tą książkę Nasz Las i Jego mieszkańcy, to się tak dokładnie naz nazywa, żeby to przeczytać w wakacje, ale teraz przeczytałem oświstaku, taka książeczka 50 stron. Wydaje się to być skierowane dla dzieci. Ale jest to napisane tak, że szczęka opada po prostu. Ponieważ już od samego początku narrację zaczyna tworzyć ten człowiek w taki sposób, że my, obserwując świstaki, e, obserwujemy rodzinę świstaków. Więc mamy tutaj bardzo daleko posuniętą personifikację z jednej strony. Ale z drugiej strony, mamy też. E, Autor nie unika, ten Dyjakowski nie unika pokazywania e, tego, co w przyrodzie dzieje się naprawdę, czyli też przelewu krwi, powiedzmy. Tego, jak polują na świstaki inne zwierzęta e, i czym, jak świstaki się zachowują. A jeszcze, jeszcze mocniej jest, bo jest scena opisana, e, kiedy jeden z górali, bo to się dzieje w latach chyba 30. albo 40. Kiedy jeden z górali wychodzi na, na, na turnie i takiego świstaka zabiera do, domku, do domu. I ja mówię sobie tak, no to już przesadziłeś, człowieku. Po prostu pojechałeś, bo nie dość, że pokazujesz mi świstaki jako jakąś rodzinkę, to ty jeszcze teraz robisz tutaj home invasion, że góral kradnie świstaka, czy powiedzmy tam bierze świstaka i bierze go do domu. I zaczyna go karmić chlebem, ziemniakami, i normalnie tego świstaka traktuje jako domowe zwierzątko. No i okazuje się, że to jest przypadek udokumentowany rzeczywiście, ponieważ ten świstak przez tego górala został oddany do muzeum przyrodniczego w Zakopanym i normalnie w tym muzeum. Mieszkał świstak bodajże w latach 30. przez jakieś kilka lat i normalnie był, no, powiedzmy, tak no, członkiem stawu, że ludzie przychodząc oglądać do muzeum normalnie y, martwą naturę, przedmioty y, geologiczne, różne okazy, minerały, to no, normalnie tam buszował świstak, niczym jakiś pies. I, ale, ale to jest, ale jest jeszcze krok dalej pójście, ponieważ tam przychodzą. Odwiedzać tego świstaczka dzieci. Bo tutaj jest świstak tak opisany, że my go, wręcz jak kubuś-pochatek, my go kochamy. I dzieci też kochają tego świstaka. I jest koniec, który, no, zdruzgotał mnie. No, niesamowita książka o świstaku. Przychodzą dzieci pobawić się z tym świstakiem, pokarmić go. Aż do momentu, kiedy te dzieci są sprawcem, sprawcami wypadku jakiegoś. Że wyobraźcie sobie, pies gryza gryzie tego świstaka tak, że e, chyba mu miażdży głowę i ten świstak umiera. I potem ten świstak y, zostaje y, no, wypatroszony i oprawiony, tak. Zostaje z niego zdarta skórka. Znaczy, oczywiście, no, zgodnie z zasadami, jak on już jest nieżywy i ukatrupiony przez tego psa, który przypadkiem jakoś tam wleciał. I do dzisiaj ten świstak jest w tym muzeum. A tą informację o tym, że to wszystko jest prawdziwe, to do, dowiedziałem się dopiero z posłowia. I pierwsze, co pomyślałem, no to że jakbym był w zakopanym, to bym chciał zobaczyć tego świstaka, czy to jeszcze jest rzeczywiście prawda. Ale w przypadku Dyjakowskiego, to było coś takiego, że ja się nie spodziewałem, że to jest taka gra na emocjach. Jeżeli to będzie czytał młody czytelnik, no to wydaje mi się, że to spełnia swoją rolę w dwunasób: edukacyjną i taką e, empatyzującą, <laughs> uczulającą ludzi na piękno przyrody i na kruchość przyrody o świstaku no niesamowita pozycja powiem ci niesamowita pozycja a jeszcze to mi się tak trochę zazębia z drugim właśnie tym wspomnianym na początku reportażem o Spitsbergenie tak? czyli białe bo tutaj kobieta która jest na Spitsbergenie opowiada o tym jak ludzie żyją w, na tym Kole podbiegunowym, bo to się już chyba zalicza. Bo Spitsbergen to jest jedna z większych wysp przy Norwegii, gdzie prowadzone są badania właśnie przeróżne, naukowe, ale jest to no na tyle opuszczone miejsce, że tam są raczej tylko naukowcy i tylko konkretne jakby rzeczy robią. Ogólnie jest pustka, ale chodzą tam niedźwiedzie. I znowu w tym reportażu, to jest wydawnictwo czarne, jest opis yy, ataku niedźwiedzi na ludzi. Yy, I tam prawo jest takie, że można zabić niedźwiedzia, ale tylko w obronie własnej. Jakby nie można polować na nie, ale w obronie własnej tak. No i jest przy... no, historia przerażająca, że był tam jakiś obóz harcerski, chyba dzieci, yy, i cztery osoby zostały yy, ciężko ranne. W tym dziecko, które spało w namiocie, zostało nagle zaatakowane przez niedźwiedzia, który wszedł do namiotu i wyciągnął paszczą za głowę tego dzieciaka z namiotu. No i oczywiście na miejscu go yy, zabijając to dziecko, mordując, gdyż ten niedźwiedź ważył 250 kg. Potem, jak zrobiono sekcję niedźwiedzia, to okazało się, że nie miał wścieklizny. Ale chyba był bardzo głodny, ponieważ był jakby nie miał w żołądku żadnych potraw. Więc po prostu chciał zjeść te, ten niedźwiedź człowieka. No, i niestety zawiodło, zawiodło zabezpieczenie w postaci broni. Niestety broń nie wystrzeliła. <laughs> I, I po prostu doszło do tragedii, która została potem udokumentowana przez jakiegoś chyba sławnego fotografa, już nie pamiętam jego nazwiska, który zrobił takie zdjęcie, którego tutaj niestety w tej książce nie ma. No, tu mogę wymienić minus tego reportażu. E Zdjęcie z helikoptera, które pokazuje obozowisko tych namiotów, które jest poorane przez wielką bestię i cztery postacie, które jakby stoją nieruchomo. No i ogólnie jest to obraz masakry widzianej z helikoptera. Sam opis tego zdjęcia jest na tyle dający wyobrażenie o, o tej sytuacji, że no jeszcze. jeszcze... Nie widziałem go, chociaż teraz sobie przypominam, to zaraz sobie to wygooglam. Ale niektórzy czytając opis z tego zdarzenia, mogą właśnie obawiać się tego wygooglać, bo jest to no, takie zderzenie przyrody i człowieka w tym reportażu. Więc w tych wszystkich książkach, które teraz jakby omawiam i, i cytuję dla Was, to, to jest wspólny mianownik to jest właśnie e, taka wspólna egzystencja zwierząt e, z ludźmi. E, i, I jeszcze nie skończyłem tych reportaży z wydawnictwa Czarne, no ale myślę, że mm, da się wciągnąć. Da się wciągnąć. Tylko trzeba brać pod uwagę, że e, narracja w tych w książkach jest taka bardziej, no, no mniej wciągająca niż w, w opowieści fabularnej, bo na przykład na tym w Spitsbergenie to tam są, co rozdział to jest opisywany różny typ człowieka, jaki tam przyjeżdża, jakaś inna dzielnica tego miejsca, więc taka rwana narracja. No, ciekawy jestem, jak to będę oceniał, jak, jak, jak skończę. Zobaczymy. Może jeszcze coś o tym pogadamy w kolejnych odcinkach Readers Initiative. Tak, dzisiaj mieliśmy zróżnicowane pozycje, od kulinariów po y, życie zwierząt jak, i, i, o, i o tym, jak sobie radzą w zimie, aż po mm, takie obszerne tematy, jak historia ludzkiej cywilizacji. A tymczasem no, przyjdzie się pożegnać i, i zaprosić, oczywiście naszych słuchaczy i wszystkich wielbicieli dobrej kuchni i wykręconej kuchni oczywiście na kanał Żarłok TV w internecie na jego stronę na Patronite może tutaj przytoczyć stronę bo wydaje mi się, że audycję skóry już przytaczałeś, a tej nowej strony żarłokowej na Patronite jeszcze po nie podobałeś. Najprościej jak się da. Żarłok TV trzeba wpisać w Patronite bez polskich znaków i jest patronite.pl. Mm -hmm. No ale wcześniej zachęcam wszystkich miłośników słuchania do podcastów Radio Żarłoch, który jest pierwszy duży podcast za darmo dla wszystkich. Do tego celu słuchania polecam aplikację Patronite Audio, gdzie tam obecnie publikuję te audycje. Audycja mm. jest o historii pieprzu. Tak więc um, takie ciekawostki, dużo pieprzenia. No tak. Dużo pieprzenia, tak jak dzisiaj o zwierzątkach. Mm. Dobrze. Ja ci, jeszcze raz Ci dziękuję, Żarłoku, że dołączyłeś się do mnie w, w Leaders Initiative. Ja serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do kolejnego odcinka. Zapraszam do pozostawiania komentarzy. Bardzo fajnie się uaktywniają. Niektórzy nasi, nasi słuchacze mają też swoje opinie na temat naszych. Tej książek, które cenzujemy. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Ooh, down to the library. Taking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the line.